Hello, witam serdecznie wszystkich. Chciałem wam dzisiaj zaprezentować kolejny filmik z cyklu Randomic Conquerorem. No, niech się zaczyna bitwa. Aha, spauzowałem. Na mapie południowe wybrzeże. Bitwa bardzo ciekawa. Akcja się zmieniała. Pozycje pojazdów nieprzyjaciela nasze też. Wyglądała to dosyć ciekawie. Tak jak mówiłem ostatnio w którymś z filmików, że czołg niby jest niepozorny, ale tak naprawdę jest bardzo niebezpieczny z armatą, z tą ostatnią armatą. Zobaczycie sobie dlaczego tak jest, jak mówię. Pojazd nie jest też wcale taki wolny. I o dziwo, potrafi troszeczkę też odbić, zdingować inaczej, spansować bądź zrykoszetować, jak kto woli. Tutaj na początku byłem bardzo sceptyczny co do tej bitwy, bo widzicie, co się dzieje. Rozbijają się jak gówno w przeręblu. Tutaj niestety rykoszet od Lorraina był. Nie wiem dlaczego, ale WOT ma wiele niespodzianek w sobie, więc to nie powinno dziwić już. No i tutaj te 44 mamy pięknie wysuniętego. Pyk. Uszkodzeń też troszeczkę w tej bitwie naciłałem. Zobaczycie sobie screeny. Są w opisie filmu. Tutaj usilnie chciałem poczekać na tego centuriona, żeby się wysunął, no ale niestety chyba to nie nastąpiło. Ja tutaj pojechałem sobie właśnie tą stroną. Tak jak mówię, byłem sceptyczny, bo tutaj oni się wdarli w sumie ze wszystkich stron. Ale tutaj mi Micha się bardzo cieszyła, właśnie jak tą KW4 obłożyłem trochę. Troszeczkę odżyłem. Jak Tiger chyba na dwa strzały mi zszedł. O, 12, hej, na już grają. Tutaj czatowałem na tą KW4. Ale stwierdziłem, że łatwiejszym celem będzie jak Tiger. Myk, raz. Nie może mnie przebić. Przyceluję. Poczekam. Dobranoc. Nie ma go. Przestanie spamować tymi pestkami. Mata dobrze czesze, kurde, naprawdę jak fryzjer Bobra. Proszę bardzo, kolejny. Tutaj chyba w tej bitwie 5 utukłem. No tutaj się za bardzo mną nie interesowali. Tak więc wykorzystałem tutaj sytuację, właśnie jak się tam tłukli o fraga. Czasami warto spotkać takich maniaków fragów. To właśnie widzicie, trzy czołgi na jednego i każdy strzela. A może utłukę, a może będzie mój frag. Dobrze, niech się biją.
A my sobie tutaj zrobimy na tyłach wroga czystki. Indian też był jakiś taki, nie wiem, zamotany. Podobało mu się strzelanie do moich. Ale długo nie postrzelał. Ja tam wracaj do bazy. Zdążymy skapować, gdyby co. Chociaż nie, nawet te trzy pojazdy to. Kurczę, teraz mi się nagrywa elegancko. Zmieniłem sobie kartę graficzną. Naprawdę FPS-y podskoczyły do góry. Na wysokich detalach chodzi na grafice poprawionej. Nawet jak nagrywam, to mi nie ścina. Co mnie bardzo cieszy. O, i tu zobaczycie jeszcze tego kolesia w E75. No bo oczywiście mam nika Robert Kalisz. Pomylił mnie chyba z tym panem politykiem. Z Ryszardem Kaliszem i jeszcze miał przestawioną klawiaturę i mu się nie udało, zamiast gruby Kalisz napisał grubz Kalis. Zobaczycie sobie. Tam się śmiać chciało także. No co, został zniszczony i tyle, no. W dupsko dostał. Penetracja analna, proszę. I teraz zobaczcie. Po lewej stronie na czacie napisze. O, właśnie. A! Z ciśnienia spuścił. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się.